Cześć. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam jedną usterkę, której diagnoza sprawiła mi kłopot i okazało się, że popełniłem błąd, który kosztował mnie przegrane w zakładzie z Rafałem piwo. Tutaj mamy płytę główną z MacBooka Pro 13-calowego z touch barem, czyli jest to płyta, na której dysk twardy już jest lutowany do płyty. Praktycznie nie ma tutaj możliwości wyciągnięcia tego dysku, zgrania danych w razie awarii. Natomiast jej historia jest taka, że klient używał tego komputera, miał problem z matrycą. Natomiast w momencie, kiedy serwis autoryzowany stwierdził, że nic się nie da z tym zrobić i trzeba całą matrycę wymienić, klient niestety, ale postanowił sam tam zerknąć. Problem polega na tym, że płyty te główne, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie mają już gniazda baterii, natomiast jest to, ta bateria podłączona jest poprzez taki, zobaczcie, przykręcany, taką tasiemkę, ona jest przykręcana z uwagi na to, żeby była maksymalnie, żeby płyta główna była maksymalnie płaska. W związku z tym pozbyto się gniazd, które były najwyższymi elementami na tym laminacie, na rzecz takiej właśnie blaszki, która jest tutaj nitowana do tej płyty głównej. I moim zdaniem jest to bardzo nietrwałe rozwiązanie. Ona prędzej czy później, jeżeli będziemy ją tak odginać góra-dół, w pewnym momencie po prostu się złamie. No i nie będzie można tutaj przylutować nowej, bo tak jak powiedziałem, one są nitowane, także jest to problematyczne rozwiązanie dla serwisantów. Natomiast pozwoliło Apple, zobaczcie, jaki jest niski profil tej płyty głównej, po prostu miniaturyzować te MacBooki. No ale do czego zmierzam? Klient sam chciał coś tam sprawdzić w komputerku, w związku z tym odpiął matrycę, aczkolwiek nie odkręcił tej śruby, zostawił baterię wpiętą do komputera. No i niestety, ale w komputerach tych, zobaczcie, tutaj jest złącz od matrycy. Kiedyś było to tak, że backlight, który ma tam 40-50 V, był odseparowany kilkoma pinami od kolejnych pinów sygnałowych, czyli w przypadku DisplayPort jest to połączenie bezpośrednio z procesorem. W tym przypadku, niestety, w tych nowszych modelach te gniazda, piny od backlightu są zaraz obok pinów sygnałowych właśnie do DisplayPort, czyli bezpośrednio procesora. Zobaczcie, podłączam płytę główną do adaptera, który wskazuje tutaj ewidentnie 20 V i prawie 1 A poboru. Tak więc procesor tutaj robi się cieplutki, już powolutku 600 mili. Klasyczny objaw, że tak powiem, klasyczny pobór dla uruchamiającej się płyty głównej. Zobaczcie, że w momencie, kiedy podłączyłem tutaj drugie gniazdo, w sensie do niego dysk, który część z Was już zna. Ten dysk w momencie, kiedy podłączony jest tylko do zasilania 5V, tutaj dioda świeci się na zielono. Natomiast w momencie, kiedy zachodzi komunikacja z protokołem USB 3.0, dioda zmienia kolor na niebieski. Dlatego analizując obserwacje i sytuację, ustaliłem, że skoro to urządzenie komunikuje się po linii USB 3.0, po magistrali USB 3.0, no to znaczy, że procesor, który się robi ciepły, działa prawidłowo, tak? Ponieważ do tej pory wszystkie urządzenia działały tak, że procesor był bezpośrednio połączony z portami USB 3.0, no więc skoro ta komunikacja zachodzi, to znaczy, że procesor działa. Natomiast nie wziąłem pod uwagę jednego aspektu istotnego, że teraz to nie procesor odpowiada za USB 3.0, tylko te układy, które znajdują się tutaj, mianowicie Maxy, czyli układy, nowe układy do obsługi Thunderbolt 3.0, to one odpowiadają za komunikację z tym właśnie dyskiem twardym. Natomiast sam procesor komunikuje się już z układami, także ta zielona, ta niebieska lampka może świadczyć nie więcej, nie mniej niż tylko tyle, że te układy działają, ale procesor niekoniecznie. No i to kosztowało mnie właśnie piwo. Zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy ściągniemy radiator i zobaczymy, jak rozkłada się temperatura na procesorze. No. O, jaki piękny rozbłysk. No dobra, dziękuję. Także niestety, słuchajcie, no tak ładny komputerek, ale nadaje się tylko na złom, jako podstawka do czegoś tam. No niestety, wymiana procesora w tym modelu jest tak kosztowna i skomplikowana, że no raczej nie jest to na tę chwilę opłacalne. Także jedyną opcją dla klienta, ponieważ całą matrycę sprawdziłem i matryca jest sprawna, także ten pierwotny problem, no ciekaw jestem, z czym był związany, natomiast sprawdziłem sobie ten komputer na innej płycie mojej i matryca działa, także nie pozostaje klientowi nic innego, jak po prostu liczyć na to, że uda mu się kiedyś nabyć
taki komputer z uszkodzoną matrycą w dobrej cenie i zrobić swapa. Na tę chwilę tylko tyle. Masz browara? Tak, mam dla Ciebie browara przegranego. Proszę uprzejmie. Co to jest? Przegrany zakład, także mam nadzieję, że będzie smakować. Mm. No.